jeszcze jeden filmik nagram, takie troszkę w takiego proroka się można pobawić. Otóż ci, którzy sądzą, że Rosja straci na znaczeniu, będą się liczyć tylko Chiny w przyszłości, mogą się bardzo zawieść. Nie chodzi tutaj o to, że Rosja ma być jakimś języczkiem uwagi w konflikcie między USA i Chinami, co jest oczywiście możliwe, chociaż po tym, jak powiększyła się Szanghajska Organizacja Współpracy o kumpli Rosji, czyli Indie, i kumpli Chin, czyli Pakistan, i sami wrogowie, ale się tak na tyle Chiny i Rosja się potrafią porozumieć, że nawet swoich kumpli, którzy to kumple, znaczy którzy to kumple tych obu państw się nie lubią, bo Pakistan i Indie się nie lubią, to mało powiedzieć. I stworzyli razem te cztery państwa, też na pewno tworzą przeciwwagę dla Stanów Zjednoczonych, więc to może języczkiem uwagi to będzie raczej Europa, jeżeli dotrwa jako całość. Co też nie wiadomo, bo Europa właściwie nie jest całością. Europa jest tak naprawdę Mitteleuropa, strefa brytyjsko-holenderska, zawsze tak było, morska i śródziemnomorska, gdzie dominuje Francja. Tak wygląda tak naprawdę Europa. Więc ktoś z tych sił europejskich może stanowić języczek uwagi raczej między Szanghajską Organizacją Współpracy, a na przykład Ameryką z Kanadą na przykład. Ale chodzi mi o coś zupełnie innego. Otóż lód topnieje, jest coraz cieplej. Nie wiadomo, na ile człowiek za to odpowiada, ale to nie ma tu znaczenia. Ważne jest to, że ocieplą się wody arktyczne. I to jest pewna informacja. Holendrzy będą budować wielką tamę, prawdopodobnie za pieniądze całej Unii, żeby oddzielić Morze Północne i Bałtyckie i kanał La Manche od Atlantyku, żeby to będzie taniej niż fortyfikować wszystkie miasta przeciwko falom, więc tutaj ten rejon to będzie kłopot. Ale patrząc wyżej na mapie, widzimy państwa, które są szczęśliwe. Kanadyjczycy żyją przy pasie granicznym de facto poza Montrealem, przy pasie granicznym przy Stanach Zjednoczonych, więc dla nich to aż tyle się może nie zmieni. Ale potem jest duńska Grenlandia, może ona się wreszcie zacznie rozwijać. Potem mamy Spitsbergen i Svalberg, czyli norweskie, ważne dla niej mogą się stać regiony. A potem mamy Rosję, Nowa Zemlja i inne takie rejony. I tam i Rosjanie akurat, tak samo jak Norwegowie, mieszkają także na północy swoich krajów. Bo Szwedzi już trochę swoją populacją spływają ku południu, czy ku południowi, jak się kiedyś mówiło. Natomiast Norwegowie rzeczywiście mieszkają troszkę na północy swojego kraju i może się nagle okazać, że tam się będzie dobrze żyło i dobrze handlowało i dobrze pływało. Także przed Rosją świetlana przyszłość być może. Żebyśmy też pamiętali, że nie ma czegoś takiego, jak że dzieje są zawsze przesądzone. Zawsze może pojawić się czynnik jakiś taki. Jeżeli Rosja dotrwa w miarę bezchaotycznie, a wszystko na to wskazuje, do jeszcze przez następne 20 lat, to może się okazać, że będzie coś takiego jak wspaniały arktyczny handel już powolutku kwitł, prawda? Także zobaczymy.